Hej, z tej strony Dealer i witam Cię w kolejnym odcinku z Minecrafta. Siemanko, jesteśmy... Oh my god! Tak, jesteśmy ze Stewardem! Znowu ze Stewardem i będziemy grać w zgani... Kto to? Stronę jakąś. Tak, moja strona. A to twoja strona, tak? Ja nie wiem, czy jest która strona, okej. Okay. Siemanko, siemanko, cześć. Okej, okay, więc pierwszy odcinek już z naszego tego właśnie rozgrywki. Dobrze, jeszcze mogę, chyba. Mogę jeszcze? Dobra, nie będę. Pierwszy odcinek macie Stewarda, jak chcecie zajrzycie na niego, tam macie kartę, możecie kliknąć. Kto wygrał, nie zdradzimy, tak naprawdę nawet nie wiadomo do końca. Okej, okay, nieważne, nie będziemy spoilerować. Nie będziemy spoilerować. Okej, okay, to wybieramy sobie postać. Już wybrałeś? Ja wybrałem swoją postać. Dobra, czekaj, ja jeszcze nie wybrałem, ale... dobra, wybrałem. Już wybrałem swoją postać, to możemy chyba grać. To zaczyna, bo ja nie wiem, nie orientuję się, kto zaczyna zawsze. Niebieski, czerwony, pamiętasz? No. Ty zaczynasz? Ja zaczynam. A, dobra, okej, okay, no to proszę zadawaj pytanie, śmiało. Dobra. Czy twoja postać... Ma. Czy twoja postać jest zielona? Czy moja postać jest zielona? Wiesz, że tylko jest jedna postać zielona, nie? Właśnie wszystkich postaci. I takie nagle. Tylko... Tak. No to byś miał ładnie, ale nie. Czy tak... twoja postać ma jakiś element zielonego na sobie? No nie, skinie. Nie ma. Nie ma. Więc odpada ci, czekaj, to ci pada. Raz, Vertes, Jasiu, Rafael o, chyba. O, dzięki, tak? Że mi mówisz. Nie. No z zielonych osób, no to widać, kto ma zielone elementy, nie? No dzięki, że mi mówisz. No jeden nie byłem pewny, ten szkielet, bo ma taki żółtowo-zielony, ale uznałem to jako zielony. No to jest zielony, tak. O, jeszcze tu pan, zapomniałem. Co? Czuksik też ma zielone jak coś, to ci pomogę nawet. No wiem, dziękuję, no. Już zauważyłem. Dobrze, widzisz jaki jest... Takie widzisz, jak jestem... Uczciwa konkurencja jest. No właśnie, przekazuję turę. Dziękuję. To już teraz? Tak, dobra. Czyli gdzie była ta taka do odpadania? To jest w Shulkerboxie, tym z tyłu, to niebieskim, teraz tak? Teraz masz w pudełku, no masz pudełko. Tak, dobra. Okej, okay. To powiedz mi może, czy twoja postać ma czarne oczy, czy jakieś inne, kolorowe? Ma... Czarne? Czy nie czarne? No, wiesz, mówiłem. No nie wiem, no... Czyli jakby ma czarny element, ma czarny element w oczach, o ma, tym chodzi. Ma czarny element, ma. Okej, okay, dobra, czyli tak, Vertes odpada Purpos, odpada Rafael, to chyba Rafael jest, odpada tutaj ta pani, odpada JJ, Steve odpada, Madzia odpada, Enzi odpada i dużo osób odpada, Roxu też odpada. Kusiek i... O, ten pirat odpada. To chyba mam ogarniętych wszystkich, którzy... Okej, okay, to nie jest złe. To nie było takie złe pytanie, wiesz? Czuks chyba też, tak Czuks też odpada. Czuks ma brązowe oczy, wiesz o tym, nie? Stewart. Jeszcze raz? Czuks ma brązowe oczy, ty o tym wiesz, nie? Tak. Tak, dobra, okej, tak się upewniałem. Spoko, to chyba wszystkie postacie mam oznaczone, to ci przekazuję pałeczkę. Proszę bardzo. O, no. Jeszcze chyba ani razu nie zgadywałem z tobą, wiesz? Jak graliśmy. A? No, ani razu nie miałem w sensie, wiesz, tego, że wybierałem postać. Zawsze ty pierwszy wybierałeś. A. No. No, ale się nie byłeś po tej stronie. A, rzeczywiście, no. No, to nie wiem, gdzie ja jestem czerwony. Czy twoja postać... Czy moja postać... O, ma... Nie. Jest... Człowiekiem. Człowiekiem. Nie. Chyba. Nie. Nie jest człowiekiem. Nie. Dobra, okej. Okay. nie jest, kurczę. To chyba ci pomogło chyba, nie? No jak ma maskę, to też jest człowiekiem, bo ma maskę. Znaczy to może to być teoretycznie człowiek w kostiumie, wiesz. To jest ale... człowiek w kostiumie. To jest ziomek w masce. A czy jeżeli chodzi o ziomka w masce, to nie. To nie jest ta postać, to nie. To może... To jest człowiek. To jest człowiek. Tak, to jest człowiek. Tylko Ninja w masce. Też jest człowiek, bo ma maskę. No tak. I Rox. Nie. Rox jest człowiekiem, no. Rox jest antyterrorystą. Ocie panie, stary, co ja dowaliłem właśnie? Ile ci osób zostało? Zgaduję. Co, teraz zgadujesz? Tak, jadę z tym koksem. No, jak? Ja, no, no dobra, no, 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 no. Słucham. Teraz się cykam. Ale jestem wariat, nie wierzę, że zgaduję już. Też nie wierzę, twoja ale... Twoja postać... Ja mam dwie opcje w głowie, kto to może być. No. W sumie trzy. To powiedz na głos, powiedz na głos. Czy twoja postać jest...
Polski pingwin. Nie! No, masz guzik tam nacisnąć musisz. Tu muszę kliknąć, ale tak, muszę kliknąć, o. No, a brewu pewnie, no? Siebie miałeś, nie? No, tak, skacza wziąłem, a ty wziąłeś siebie. Ja wziąłem siebie. Pomyliłem się strony, zgadłem tak moją stronę. Zostało ci, okej, rzeczywiście, mało no, ci osób stary, zostało, to miało sens. Trochę pojechałem, zaszalałem. Aha, i myślałeś, że taki ale... będę, że ciebie to dam, żeby siebie się zgadnąć. No nie wiem, jakoś, nie wiem. To sprytne, no, wahałem się, powiem ci szczerze, wahałem się, ale dobra. A ty miałeś nie... jeszcze dużo, mi zostało tak mało, no, ale dobrze. Byś pewnie wygrał, gdybyśmy dali ci snajpa. Następna tam runda, co? No, następna runda, więc pyk. Okej. Okay. Ja jestem gotowy. Okay. Gdzie klikasz, żeby być gotowym? A, klikam, by zgadywać. Spoko. Więc, Stuart, powiedz mi, czy twoja postać ma jakiś element niebieskiego na skinie? Czyli? Nie ma. Ma. O, dobra. Niebieski element. Okej, to odpada całkiem dużo w miarę, to się muszę przyglądywać tylko. Ale ty tak bez wahania to odpowiedziałeś, więc to pewnie nie będzie jakiś detal, strzelam. Tylko coś w miarę istotnego. Nie no... Dobra, już siebie nie zbylaj, nie zbylaj. Dobra. NZ jest niebieski, nie, jest szary, dobra, nieważne. No w sumie 9 postaci ci zostało, no to nie tak prosto. Zostało mi, no wiesz co, nie jest źle jak na pierwsze pytanie, tak. 10 postaci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Tak, 10 postaci, masz rację, dobrze to przeliczyłeś. Proszę bardzo, twoja tura, pyk, no to już działa? No kurde, nie, koniec, nie ma tragedii. Czy no, twoja ale postać... lepiej w ostatnim idzie. No, słucham. Ma... brązowe oczy. Brązowe oczy. Nie, nie ma. Nie ma. Nie ma brązowych oczu. To chyba dla mnie dobrze, bo chyba jest... Nie, w sumie jak z tymi oczami? Nie mało brązowych oczu ma postacie. No nie, moja postać nie ma. To nie jest brązowe, chyba to jest bardziej szare. O czym ty mówisz? Ja nie wiem, o czym mówisz. Pytasz o brązowe czy o szare, Stuart? No brązowe. Nie no, ten ma takie szare, to zostawię. Ale który ten? No ten ziomek taki. Ten ziomek. Nie, ziomek taki, ma takie ząbki i ma takie brodę i taką grzywkę. Okay. I nic nie ma na sobie. Wygląda jak taki starszy ziomek z brodą. Jest tylko Okej. Takie... No nie, to tak, że jak moja postać nie ma. Okej? Okay? Ej, kurde. Co? Nie, słabo? No bez jaj. Dobrze? Co jest? Aż tak słabo? Nie, no, spokojnie, to jeszcze wiesz. To tam. No dobra, kilka zeliminowałem, Jezu. Ale dobrze. Nie tyle, co myślałem. Nawet nie pomyślałem. No i czułeś, że inaczej ci odpowiem pewnie. No nie było dobrze, no kurde, nie było super, no. Trudno. Dobra. Trudno. Więc... Ale nie przekazałeś mi nawet tury, ty. A, nie przekazać tury? Klikam. Kliknij, ale przekazać turę. Ale nie mam... Czy ja powinienem mieć guziczki, czy na tabliczkę się klika? Guziczki. A, to czekaj, to nie ma guziczków, poczekaj, nie wiem czemu się guziczki nie załadowały. Dobra, Lord. Nieważne. Czekaj, to ja klikam guziczek, żeby ci to dać. O, kliknąłem, ale on... O, dobra, przekazałem, dobra. A, przecież to. Dobrze, no, dobrze, coś dziwnego jest. Bo w sumie już pytałem, więc teraz ty. Dobra. A, oznaczyłeś już, tak? Już jest git. Tak, już wszystko. Dobra. Spoko loko, to powiedz mi może, czy twoja postać ma jakieś nakrycie głowy, czy w postaci maski, jakiegoś takiego akcesorium? W sensie, nie, na głowę, nie akcesorium. Czy ma czapkę, maskę, coś takiego, że zasłania jakby część głowy? Ma. Ma. Okej, okay, czyli Brem odpada, Steve odpada. Akcesorium, okej, okay, to odpada również Husiek. I od... Aha, nie, dobra, to zostało mi. To nie tak dobrze wcale, jak myślałem. Bo pytam się, nie o słuchawki, no nie? Słuchawki się nie liczą. Okej, okay, czyli on ma akcesorium. Coś zasłaniające dobra, części dobra. Głowy. Czyli słuchawki też? Teoretycznie. Słuchawki teoretycznie. No tak, ale jakby wiesz, ale chodzi mi o takie, wiesz, chodzi mi o taką, wiesz, część no garderoby dobra, bardziej. Nie dobra. Chcesz, nie. Dobra, to teraz się czuję zmieszany, ale dobra, zostały mi 4 postacie. Okej. Okay. Dobra. Oddaję, proszę bardzo. A mi z 20, czekaj. No dobra, ale jakby już po dwóch pytaniach, może dasz takie dobre pytanie, że wiesz, powalisz mnie teraz. Dobra, czy twoja postać
Czy moja postać? Du, du, du. Ma jednokropkowe gałki oczne. Jednokropkowe gałki oczne. Profesjonalnie to ująłeś. Bardzo profesjonalnie to ująłeś, ale niestety moja postać, albo na szczęście, nie wiem. No nie, no nie ma. Nie ma. Nie ma jednokropkowych gałek ocznych. Czyli nie ta kropeczka, ma. Która jest w środku. Tak, nie ma. Czyli nie ma, czyli usuwam to, które mają. O. Tak, dokładnie tak. To w sumie chyba ci nawet pomogło, mi się wydaje. Chociaż, no w sumie to ci pomogło, bo jakby dużo jest tych postaci jednokropkowych gałek ocznych, jak to powiedziałeś. Ej, sporo jest. No, to tak są... patrzę to rzeczywiście. No. Ale co zostanie nam znowu cztery osoby, jak mi? Nie cztery. Nie cztery. No nie, nie, no nie przesadzajmy ty. Rox ma jedną kropkę. Rox no to, ma jedną kropkę, tak. Dobra, dobra. No to tyle, no ale trochę mi trochę jednak nie jest, nie ma tragedii. Okej, dobra. Bardzo. No nie ma tragedii. Hmm. To teraz pytanko do ciebie mam. Stuart, czy twoja postać... Ej, teraz mam dylemat. Teraz mam dylemat. Te postacie bardzo dużo łączy, co ja mam, wiesz? Naprawdę dużo łączy. Okej, okay. Tak, czy ma widoczne usta? Wiesz, że widocznie nie zasłonięte niczym. Prawdziwe usta. No, prawdziwe to nie. Okej, okay, no to ja wiem, którą masz postać. No, masz to postać, to jest chyba Matyniu, mi się wydaje, to jest niebie... Tak. A, dobra, to klikam, klikam. Tak, że się klikam, dobra, okej. Okay. Jak się wybiera? Bo nigdy nie wybierałem. Nie, musisz powiedzieć po prostu, ja wtedy klikam, dobra. Czy to jest moja postać. To jest ta postać w masce. Czarno-niebieskie oczy, biała maska i uśmieszek. I? Nie! Kto? Jeden. Jak kto? Ale zmyłkę zrobiłem. Ale nie ma prawdziwych ust widocznych. No powiedziałem, że nie. A ja sądziłem, że ty mówisz, że ma jakieś usta widoczne. O. No właśnie, bo zmyłka. Powiedziałem, że w sumie to nie. A ty pewnie powiedziałeś, że... Tak, ja myślałem, że chodzi o to, że... O nie, dobrze to zrobiłeś. O, sprytne, dobra, ale kurczę, został mi rok, okej. Okay. To jednak mam szansę, to będzie final trzeba, teraz. Trzeba teraz rewanż zrobić, no. Runda, która powie wszystko, kto wygra dzisiejszy odcinek. Ale tego ci nie mogłem bić, miałeś cheaty. Dobra, więc tym razem znowu ty zaczynasz, tak? Więc wybierzmy sobie postaci. Jak się to robiło? Jak się wybierało? Zawsze powiem. A tutaj, dobra, zawsze zapominam, o Jezu, dobra, okej, teraz muszę wybrać coś, żeby wygrać, bo to jest najważniejsza runda. Dobrze. To będzie ciężkie. Tą postać. A ja wezmę... O, tą postać, dobra, spoko, to ja mam, proszę bardzo. Zamieniam się w słuch. Okej, okay. A bo ja zaczynam. No, ty zaczynasz, to ja zaczynam. Okay. Czy twoja postać ma... Nie możemy powtarzać pytań, nie? Czy twoja postać... Ale ty się pytałeś, czy ma coś na głowie. To ja teraz się spytam. Czy twoja postać ma jakiś element na głowie, albo cokolwiek... Jakieś akcesorium. Jakieś akcesoria. Tak, coś ma. Bardzo w pełni widoczne. Tak. Czy twoja postać ma jakąś akcesorię w pełni widoczną? Tak, posiada. Tak. Dobra. Tak. To ci chyba nawet dużo pomogło, mi się wydaje. Raz. A tu ma akcesorię, ten nie ma. Czy ma kaptur, pamiętaj, jak coś. Wiem, jest w pełni widoczny kaptur. No? Tak, wszystko jest w pełni widoczne. Kaptur. Opaska na oko pirata też jest widoczna. Też jest, widzę właśnie. Dobrze. Szczerze mówiąc, to też, ten szkielet też ma opaskę na oku. No tak, to jest opaska. Niby tak, no. Tak, to jest zapewne opaska, to jest zapewne opaska. Co to aż tyle mi nie dało, aż myślałem, jak myślałem. Nie jest źle, bo jakby wykreślasz wszystkie osoby, które nie mają nic, więc w miarę dużo wykreślasz. A ta dziewczyna, nie, bo to nie jest niepełni widoczny. Nie, niepełny, nie. W ogóle nie widziałem, że ma kaptur, nie ma. Nie. Ma tam z tyłu. To też nie jest w pełni widoczny. Ma tyniu, tak? Czy nie? Mm-hmm. Nie. Chyba, ten nie, on ma maskę, niebieski. Maskę. A to nie ten. Nie. To akcesoria, a to są uczy Magi, to nie są, nie? Nie, bo no, ona dobra, jest elfem. No tak, to wszystko chyba, nie? No,
to wszystko. Przekazuję turę. Też akcesoria, pamiętamy, nie? Że tepeczki. To git. Tak. Dobra, dobra. Zatem mam pytanie. Okej, okay, więc czy twoja postać jest człowiekiem? Oj. Jest człowiekiem. Jest człowiekiem, dobra. Jasiu nie jest. Eskacz nie jest. Dokładnie, tak? No, pingwinek też nie jest. Angular też nie jest. Bremu nie jest. Enzi nie jest. LJ też nie jest. Mhm. Więc w sumie mi to aż... Flotar w sensie czacha, no nie? To też nie jest, prawda? Bo to taki trup chodzący. To też wykreślę. Nie jest. Mhm, to dobrze. No może tu... Do kiedyś było, już teraz jest trupkiem. Dobra, to proszę bardzo, oddaję turę. Oddaję głos do studia. Proszę bardzo. Więc no mi to pomogło, ale nie jakoś nieszczególnie, szczerze mówiąc. Dobra, więc zamieniam się w słuch. Trzy. Twoja postać, widoczne usta. O, nice. Tak, ma. Ma. O, to było dobre. No, to dobre pytanie. Prawdziwe usta. Tak. No. Prawdziwe usta. Chyba. No. No to widzę, że ci to pomogło. Bo większość osób chyba nie ma ust, jednak mi się wydaje. O Jezu, ty, co się wydarzyło właśnie? O nie. O Jezu, nie. Co jest? Nie. Wow, nie. Tak mało postaci mi zostało. Ile? Radaję. Nie bardzo mało? Tajemnica. O nie, dobra. Więc powiedz mi może, czy twoja postać... ja to nie pytałem, ty to pytałeś. Ma... No. Ma oczka... to samo, jednopikselowe. O, czy ma... pytasz się o te jednopikselowe. No. Oczy, tak? Tak, ma. Tak. Gałki oczne, jednopikselowe. Dobra, to... Nie tak. Całkiem mi to mi nie pomaga niestety. Dobra, to mi pomaga, tutaj na pewno nie. A tutaj też nie, tu w ogóle jest wykreślone. Czuks też, Madzia, okej. Okay. No nie jest jakoś tragicznie, ale no mogłoby być, szczerze mówiąc, lepiej mi się wydaje na tą rundę. Mhm. O, Hunter jeszcze, dobra. I jest git. Chyba. Proszę, oddaję głos do studia ponownie. O nie, ty będziesz zgadywać, czy mi się wydaje? Tak mówisz jak mało nie, osób. Nie, no co ty, jeszcze nie. To dobrze, to bardzo się cieszę. Czy twoja postać... Ty. O, to jest bardzo fajne pytanie. Ma no, jasne oczy. W jakim sensie jasne? Jakbyś mógł bardziej spokojować. No jasny kolor oczu. W sensie gałki? No. No tak. Ma. Mhm. No chyba tak. W sensie jakby no nie jest to czarne, ale coś takiego pod czerń, prawda? O to mi chodzi. To ja chyba usunęłem postać, jeśli tak mówisz. Okej. Okay. Jakoś niepoprawną postać. Okej. Okay. Znaczy, bo jakby... Może określmy, jakie są jasne oczy w miarę. No ja mam kurde tutaj trzy postacie. I dwa mają niebieskie, jedno zielone, i innych nie mam postaci możliwych. To chyba dobrze. A powiesz, jak to ci został? Mogę powiedzieć. Dobra. To jest Angular chyba. Ten taka czaszka z okularami. No tak, Angular to czaszka z okularami. Kto to jest? Nie wiem, kto to jest. Opisz skinę. To jest CTS-kie? Jest CTS-kie? Nie wiem. Taki z uśmiechem, niebieskie oczy? To jest CTS-gie, no. No. JJ Joker, tak? Mhm. Takie czarna czapka i broda. Tak, to JJ Joker. Vertez. Mhm, tak. Tak, to dobrze. To dobrze. Okej. Okay. Spoko. Nie musisz mi mówić, mogę, że skarnasz. Ale dziękuję, że powiedziałeś. To nie, ma nie ja wiem. Dobra. Tak. Okej. Okay.
Spoko, no to teraz ma kolej. Turę. Dobrze, że mam się byli zgadywać. Więc. Powiedz mi może, czy twoja postać ma widoczny zarost? Coś, mówię, jakby wiesz, broda, wąsy. Nie ma. Już myślałem, dobra. Tu odpada, odpada. Zostały mi. Oczywiście mi odpada. Bo Steve ma zarost, no nie zauważyłeś. Ma takie. Jest taki niedogulony w ogóle. No, Steve ma zarost. No, niby tak, ma zarost, no. Ale nie, nie mam Steve'a. Dobra. Okej, to mi zostały 5 postaci. Mi zostało 5 postaci. Cykam się, szczerze mówiąc. Nie wiem, 5 ci zostało? Tak. A mi? Mniej. No wiem, domyślam się właśnie. I się zastanawiam, czy naprawdę nie chciałbym zgadywać. Wydaje mi się, że w ogóle, że Roxa wziąłeś, ale znowu, tak dla zmyły. Ale... Nie ryzykuję. Proszę, oddaję. No, to dobrze. Wydaje mi się, że mogłeś znowu Roxa dla zmyły, ale... Nie wiem. Dobra, to ja muszę ten... Muszę tutaj coś zeliminować. Kurde, ciężko, cholera jasna, bo już nie mogę zadawać tych pytań. Czy twoja coś znajdziesz? Postać... No dajesz, coś takiego precyzyjnego bardzo można spytać. No właśnie szukam coś takiego, ale nie mam. Czy twoja postać... Czy twoja postać ma... Jest? Czy twoja postać dalej nagrywa Minecrafta? Nie? Chyba nie. Nie. Wydaje mi się, że nie. O kurde, to mam, to mogę zgadywać, co? Ale dać ci jeszcze jedną turę. Nie wiem, patrz chyba. Nie wiem, wiesz. Czekaj, to... Zgadujesz, czy dać mi turę? Nie wiem. Bo chyba masz dwie dam osoby ci jeszcze. Turę, będę miły i dam ci turę. Dobra, to ja teraz będę musiał zgadywać. Oj. Nie dostałeś mi wybor, Stuart. Musisz dobre pytanie zadać. Powiedz mi może, w takim razie, czy twoja postać... No? Czy twoja postać ma... Kurczę! Nie! No. Czy twoja postać ma... niebieskie oczy? Spadną te dwie. Nie ma. Okej. Okay. Odpadają te dwie postacie. Zostały mi 3. Został mi... Dobra, wiem, kto to będzie. Albo to będzie Rox, albo Rafael, mi się wydaje. Bo ty nie jest raczej Czoklet, bo Czoklet ostatnio nie pamiętałeś, kim jest Czoklet. To, ale pamiętaj, że ja wybierałem na losowe całkiem. Wybierałeś losowe całkowicie. No. Teraz próbujesz mnie zmylić, bo obstawiam Rafaela. Nie wiem. Kogo obstawiasz? Rafaela. Słuchawka zielonych. No to musisz kliknąć, że zgadujesz. Tak? Aha, dobra. Zgaduję. Jak to się zgaduje? Tutaj, proszę. Czy twoja postać to Rafael? Czy znowu Rox i próbujesz zrobić to drugi raz, tę samą postać? To jest mój dylemat. Czy ty byłeś takim śmieszkiem, że drugi raz bierz samą postać, czy serio? Chyba, że był Czoklet i mnie zaskoczysz. Stuart. Rafael! No! Bo ty wiesz, kto u mnie był. Cześć, nie leź do mnie. Ty wiesz, kto u mnie był. JJ-a? Nie, wiem, CTSG. CTSG. A bo ci został i JJ, i CTSG, ale fej. Tak, mogłem zgadywać. No a co byś zgadł? No byś JJ zgadł, tak? I tak bym źle zgadnął, więc w każdym razie miałem przegrać. No udało się. Więc ludziska, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli ci się spodobał, to pamiętaj o tym łapce w górę. Będzie ekstra subskrypcja, również mile widziana. Więc tak, u Stewarda znajdzie się również odcinek. Więc o ty trollu. Dobra, to dzięki wielkie za obejrzenie. I cześć. O, Stew umarł. Świeczka, możecie postawić w komentarzu. O Jezu, rozwalił.
rozwalimy mapę. Papa. Pa. No nie, Griff. Griff jest zabroniony na serwerze. Griffin! Nie, tylko nie ta. Griffin!